Dzień dobry, dobry wieczór. Słowem wstępu, bo mam minutę z groszem. Chciałem was wszystkich pozdrowić i podziękować za lajki, subskrypcje i komentarze, podziękować administracji Facebooka za udostępnianie tych filmów. Dziękuję, panowie, jesteście wielcy. I podziękować Mateuszowi, iż wskazał, że czwarty rozdział w playliście przestał po prostu istnieć. Przez przypadek go usunąłem, nie wiem jakim sposobem, jakoś się tak stało. Chciałem wam też powiedzieć, że 66% osób, które słuchają audiobooka, nie zostawia po sobie śladu. Ludzie, jeżeli chcecie, aby to dotarło dalej, to zostawcie po prostu tego suba. To jest tyle. Ja nie czerpię z tego żadnych finansowych korzyści. Ani film nie jest zmonetyzowany, ani kanał YouTube nie jest zmonetyzowany, co mógłbym już dawno temu zrobić. I mielibyście na przykład 4 reklamy podczas oglądania tego audiobooka. Chcielibyście? No ja bym nie chciał, dlatego tego nie robię. Dlatego też proszę was, jeden przycisk, subskrypcja. Dotrzemy do większej ilości ludzi, większa ilość ludzi w pracy będzie miała radochę przez te pół godziny podczas jazdy wózkiem widłowym, czy tam, nie wiem, pikowania jakichś dziwnych rzeczy. Czy gdziekolwiek pracujecie, no. Zostało już zero czasu, więc zapraszam was na 6 rozdział, koniec tego pierdolenia. Ja biorę swoją drugą szklaneczkę Porto i jedziemy. 6. Zatrzymali się na noc na skraju traktu prowadzącego przez wzgórza okalające te bardziej ucywilizowane rejony i dalej w rozległą dżunglę. Achilios od razu podjął się zorganizowania posiłku. Mendeln rozpalił ogień, a Serentia, Lilia i Uldyzjan rozeszli się w poszukiwaniu wody i jagód. Palmer był bardziej niż zadowolony, że może skupić się na czymś innym niż sytuacja, w jakiej się znalazł, i zawędrował w las głębiej od pozostałych. Spokój, panujący wśród szumiących cicho drzew, wypełnił jego serce spokojem, jakiego Uldyzjan nie czuł od wielu dni. Cieszył się, delektował ciszą do tego stopnia, że właściwie zapomniał, co miał zrobić. Jego spokój zniweczył gwałtowny szelest liści. Uldyzjan instynktownie sięgnął do boku, gdzie zwykł nosić utracony nóż, ale gdy uświadomił sobie bezsensowność tego gestu, zza krzewów wyłoniła się osoba, na widok której serce Uldyzjana zabiło z przyjemnością, nie obawą. Przepraszam, Lilia podniosła na niego oczy. Bałam się zostać sama i chciałam być z tobą, Uldyzjanie. Wsunęła bielutką dłoń w jego mocną i spracowaną, a farmerowi krew zaszumiała w uszach. Zbłąkany między liśćmi promień księżyca odbił się w oczach dziewczyny i sprawił, że zalśniły jak gwiazdy. Nie ma czego się bać, zapewnił ją Uldyzjan, ciesząc się dotykiem jej palców. Jutro sprawy przybiorą lepszy obrót. Zobaczysz! Uśmiechnęła się. To niemądre, że ty starasz się mnie pocieszyć. To twoje życie jest zagrożone, Uldyzjanie. Jesteśmy już daleko od Seram. Raz, dwa o mnie zapomną. Było to oczywiście kłamstwo, ale farmer nie miał pojęcia, co powiedzieć. Nie zapomną. Sądzę, Uldyzjanie, tylko jedna rzecz może nas uchronić przed wieczną ucieczką. Wspomniałam o tym wcześniej i teraz, gdy widziałam, jak wspaniały dar posiadasz, jestem jeszcze tego bardziej pewna. Nie podobał mu się kierunek, w którym zmierzała ta rozmowa. Lilio. Proszę. Bez uprzedzenia pocałowała go w usta. Pocałunek był długi i słodki i wypełnił Uldyzjana pożądaniem. Musimy iść do samego wielkiego miasta, powiedziała. Musisz przemówić do ludzi, nie do magów czy szlachty, ale zwyczajnych ludzi. Zrozumieją cię. Roześmiał się gniewnie. Ludzie w mojej rodzinnej wsi nie zrozumieli. Widzieli we mnie potwora. To przez okoliczności. Jeśli pójdziesz do miasta, zaczniesz wszystko od nowa. Otrzymałeś wyjątkowy dar. Wspaniały. Ludzie muszą się o tym dowiedzieć. I co mam im powiedzieć? By poszli za mną jak za jakimś dobrym duchem? A może zagrozić, że rozerwę ich na strzępy, tak jak tych wysłanników katedry? Co mógłbym im ofiarować poza życiem w strachu i pogardzie? Spoważniała i popatrzyła mu głęboko w oczy. Mógłbyś im obiecać, że staną się tacy jak ty. A to więcej niż katedra i świątynia kiedykolwiek mogły zaoferować. Staną się tacy jak ja? Nie mógł uwierzyć własnym uszom. Czy ta dziewczyna oszalała? A dlaczego mieliby tego chcieć? By cierpieć jak ja? Jeśli już o tym mówimy, wcale nie wiem, czy ja to w ogóle wierzę. Położyła mu palce na ustach. Sprawdźmy to raz jeszcze. Tutaj. Zaraz. Sprawdźmy. Ostateczny dowód. Rozejrzała się. O tu, coś małego. Acz znaczącego. Czemu nie zdołasz zaprzeczyć? Poprowadziła go do krzewu. Był wyschnięty i na gałązkach poza paroma poskręcanymi liśćmi zachowało się jedynie kilka pomarszczonych jagód. I co mam z tym zrobić? Warknął Uldyzjan.
Dotknij go. Wyobraź sobie to, czego byś od niego chciał. Tyle. Przypomniał sobie, jak poprzednio spełnił jej prośbę. Wciąż nie do końca było jasne, co się wtedy właściwie stało. Tym razem jednak... Ale nie mógł jej odmówić. Wyobraź sobie to, czego byś od niego chciał. Powiedziała. Nerwowo wzruszył ramionami. Co mógłby chcieć od krzaka? Chyba tylko, aby był obsypany świeżymi jagodami. Ale na tym krzaku nie było owoców. Roślina chyba już umarła, albo niewiele jej brakowało. Gdyby była młodsza, pełna soków i życia, z pewnością zebraliby pełne garście owoców. Dotknął gałęzi. Listki były całkiem zeschnięte. Krzak nie umierał. Był całkiem martwy. Nie było sensu ciągnąć tego dalej. Lilio! Przytrzymała jego dłoń łagodnie, tak, by nadal dotykał gałązek. Proszę, tylko ten jeden raz. Choć nie mógł się przekonać do tej próby, jednak chciał przede wszystkim zadowolić Lilię. Patrząc na jej dłoń, na grzbiecie swojej, myślał o krzaku i soczystych, dojrzałych owocach, jakie chciałby znaleźć na gałęziach. O tylu owocach, by wszyscy się najedli. O kłopotach, jakich on i jego towarzysze doświadczyli przez te niby moce, przynajmniej to mogłyby one dlań zrobić. Zachłystując się powietrzem, gwałtownie cofnął rękę. Inaczej niż wtedy, gdy koncentrował się na burzy nad Seram. Tym razem nie było żadnej przerwy między pragnieniem a jego spełnieniem. Zmiana dokonała się przed Uldyzjanem i nawet w mdłym świetle księżyca nie mogła uchodzić za nic innego jak tylko za cud. Krzak stał się kilkukrotnie większy i cały pokrył się mięsistymi liśćmi. Tam, gdzie przed chwilą widać było tylko kilka zaschniętych jagódek, teraz zwisało pełno świeżych i aż pękatych od soku. I nie były to tylko jagody, jakie Uldyzjan zwykł widywać na tego typu krzakach. Tu rosły owoce różnych gatunków, a rozkwitłe między nimi kwiaty napełniły noc przesłodkim zapachem. W porównaniu z burzą było to coś niewielkiego, ale pozbawiło farmera wszelkich wątpliwości. Transformacja uświadomiła mu, że władał siłami ponad wszelkie wyobrażenie. I ta świadomość sprawiła, że zadygotał cały, jak jeszcze nigdy w życiu. Nawet wtedy, gdy patrzył na makabryczną śmierć inkwizytorskiej straży. Dlaczego drżysz? Lilia wyszła zza jego pleców. Spójrz. Zerwała kilka jagód i wrzuciła do ust. Jej oczy rozszerzyły się z zachwytu. Wspaniałe. Sam posmakuj. Zanim zdążył zaprzeczyć, zerwała i podała mu kolejne jagody. Oparła się dłonią o jego pierś, nie przestając patrzeć Uldyzjanowi w oczy. Nie mógł odrzucić poczęstunku. Dziewczyna wsunęła mu jagody do ust, pozwalając, by jej palce spoczęły na jego wargach, nieco dłużej niż to konieczne. Posmakuj, powtórzyła i wolno cofnęła dłoń. Nigdy w życiu Uldyzjan nie próbował czegoś podobnego. Każda jagoda była nieskończenie smaczna, słodka, niczym najsłodsze wino. Mocy, którą nosisz w sobie, powinni obawiać się tylko ci, którzy będą jej tobie zazdrościć. Inni zobaczą, ile dobra ona może przynieść. Wtedy zrozumieją. I wtedy będziesz mógł się ich nauczyć. Nauczyć? O tym mówiłam. Zobaczyć w ludziach potencjał, by stali się tacy jak ty. Pokazać im, że nie muszą się kłaniać ani klanom magów, ani katedrze, ani świątyni. Udowodnić, że w każdym jest coś wspaniałego, czego nie zdoła pojąć żaden fałszywy prorok czy kapłan. Zamilkła. Wiem, o czym mówię, kochany. Możesz im pokazać. Wiem o tym. Patrz, patrz. Delikatnie dotknęła kwiatu, samym tylko czubkiem wskazującego palca i z kwiatka wyłonił się maleńki ogonek zakończony owalem jagody. Jagoda spęczniała szybko. Pękła i odsłoniła maleńki, stulony pączek, który powoli rozchylił płatki. Uldyzjan z otwartymi ustami gapił się na kwiat bliźniaczo podobny do oryginału. Udało się. Wiedziałam. Czułam to. Śmiech Lili był niczym muzyka. Czułam to od tamtej chwili, gdy mnie uleczyłeś. Jakbyś obudził we mnie jakąś moc. To niewiele w porównaniu z tym, co ty osiągnąłeś, ale zawsze coś. Odwróciła się ku niemu, a w jej głosie zawdzięczała determinacja. Obudziłeś to we mnie, ukochany. A to znaczy, że tak samo możesz nauczyć innych. Żaden fałszywy prorok nie wypełnisz ludziom uszu kłamstwami po tym, czego dokonasz. Nikt nie będzie mamił wiernych pustymi obietnicami, bezużyteczną nadzieją i to dzięki tobie. Jej słowa wirowały wokół niego, odpychające i kuszące zarazem. Znów przeżywał śmierć bliskich.
Przypomniał sobie słodkie do obrzydliwości słowa kapłanów, którzy chcieli tylko wykorzystać jego rozpacz. Niepokój i strach Uldyzjana ustąpiły przed falą gniewu. Lelia przyciągnęła jego głowę. Jej usta niemalże dotykały jego warg. Ilu jest jeszcze takich, którzy cierpieli jak ty, za twoją sprawą? To może już się nie powtórzyć. Żadnych więcej kapłanów, żadnej trójcy ani katedry. Ludzie będą polegać na tobie, wybierać własną ścieżkę. Uldyzjan uśmiechnął się szeroko. To mu się podobało. A ja? Westchnęła Lilia. Ja będę przy tobie cały czas. Zawsze będziemy razem, zawsze, jednością. Pocałowała go długo, namiętnie i pociągnęła na miękkie poszycie. Serentia kuliła się przy ogniu na chustce. Obok leżało to, co zebrała w lesie. Większość jagód była prawie niejadalna, ale zawsze to coś. Po drugiej stronie ogniska Mendeln wpatrywał się w ciemność. Nie spodziewali się Achilliosa. Jeszcze przez jakiś czas. Za to Uldyzjan i Lilia powinni już dawno wrócić. Mendeln martwił się tylko o bezpieczeństwo brata, podczas gdy niepokój Serentii miał też i inne przyczyny. Jest z nią, mruknęła Serentia. W jej głosie pobrzmiewały emocje, które wprawiły Mendelna w zakłopotanie. Kobiety w Seram nigdy jakoś nie uznały go za interesującego, a on z kolei nie miał pojęcia, jak mógłby to zmienić. To możliwe. Mam nadzieję, że Achillios złapie przynajmniej królika. Zmienił temat. W jukach strażników były tylko suche racje. Martwię się o niego, Mendelnie. Serentia nie rezygnowała. Kiedy jest z tą kobietą, zupełnie traci rozum. Na pewno nie. Znam swojego brata. Dziewczyna poderwała się tak gwałtownie, że zaskoczony Mendeln cofnął się o krok. Wystarczy, że szepnie mu coś do ucha, a on idzie za nią jak piesek. Tak to już jest z miłością, odparł, zanim zdał sobie sprawę, co tak naprawdę powiedział. Ku jego przerażeniu Serentia popatrzyła na niego, jakby przebił jej serce sztyletem. Chciałem powiedzieć... Na szczęście jego nieskładne tłumaczenie przerwało pojawienie się Achilliosa. Myśliwy miał w ręku dwa króliki i ptaka, a na twarzy szeroki uśmiech, który zgasł, gdy zobaczył minę Serentii. Serii, co się stało? I przeniósł spojrzenie od dziewczyny do Mendelna. Tego ostatniego przeszył płonącym wzrokiem, tak że młody uczony poczuł się jak ścigana zwierzyna. Powiedziałeś jej? Mendelnie, jak mogłeś? Serii, tak mi przykro z powodu twojego ojca. Mendeln chciał go uciszyć gestem, ale nie zdążył. Teraz Serentia nie patrzyła już na Mendelna. Patrywała się w Achilliosa. Co z moim ojcem? Myśliwy ruszył do młodego przyjaciela, jakby w ogóle nie słyszał pytania. Pomóż mi przygotować posiłek, Mendelnie. Trochę się będą musiały pogotować, więc lepiej się pospieszmy. Achilliosie! Serentia zastąpiła mu drogę. Co się stało z moim ojcem? Teraz spojrzała na Mendelna. Ty też wiesz? Serentio, ja... Ale to tylko bardziej ją rozjuszyło. Coś mu się stało, chcę wiedzieć. Łucznik wypuścił upolowaną zwierzynę i złapał Serii za ramiona. Mendeln chciał uczynić to samo, ale jak zwykle, gdy miał do czynienia z kobietami, był o krok za innym mężczyzną. Serii... Na dobre zniknęła gdzieś zwykła wesołość Achilliosa. Serii... Cyrus nie żyje. Gwałtownie pokręciła głową. Nie. Nie. To prawda, dołączył się ostrożnie Mendeln. To był wypadek. Jak? Brat Uldyzjana zawahał się. Wiatr zerwał część dachu. Dziewczyna wbiła wzrok w ziemię. Wiatr. Mendeln obawiał się, że Serentia będzie oskarżać Achilliosa, ale dziewczyna skuliła się blisko płonącego ognia, ukryła twarz w dłoniach i zapłakała. Achillios natychmiast znalazł się u jej boku i pocieszająco objął ją ramieniem. W jego twarzy i gestach Mendeln widział jedynie współczucie i troskę. Młody uczony wiedział, jak bardzo jego przyjacielowi zależało na Serentii, bardziej niż na kimkolwiek innym na świecie. Zupełnie inaczej niż Uldyzjanowi, bo ten nigdy nie przestał traktować Serentii jak dziewczynki, która nie odstępuje go na krok. Ale ponieważ Mendeln znał dobrze Serentię, było mu żal myśliwego. Oto trafił na jedyną zwierzynę, której żadne nadzwyczajne umiejętności nie pozwolą mu jej złapać. Czując się niezręcznie, Mendeln oddalił się od ogniska. Później wszyscy zajmą się przygotowaniem posiłku, ale teraz wolał zostawić dziewczynę pod opieką Achilliosa. I uczynił to nie tylko z szacunku. Nie oddalił się do lasu przez wzgląd na własne zdrowe zmysły. Co mógłby powiedzieć, gdyby usiadł obok dziewczyny?
że jej ojciec wołał ją już po swojej śmierci i że Mendel mógłby przysiąc, że widział Cyrusa stojącego nad swym zmasakrowanym ciałem? Przysiadł i oparł się o drzewo. Z całych sił próbował zrozumieć, co się z nim dzieje. Te utraty przytomności, ziemia na palcach, głosy i wizje, wszystko to wskazywało na obłęd. A jednak to, co działo się wokół Uldyzjana, można było nazwać tak samo i najwyraźniej sam Uldyzjan tak myślał. Tyle, że się mylił. Mendeln sam był tego dowodem. Skóra głęboko przecięta uderzeniem bicza zamknęła się bez śladu. Na postoju zauważył, że po ranie nie została nawet blizna. Choć noc była chłodna, Mendeln czuł grube krople potu na twarzy. Starł je i spróbował się uspokoić. Brat potrzebował go bardziej niż kiedykolwiek. I na tym Mendeln musiał się skupić. Tylko, że był obserwowany. Odwrócił się gwałtownie i złowił kątem oka zarys postaci w czarnych szatach i jakby dziwnej segmentowej zbroi. Twarz intruza skrywał wielki kaptur. I tak jak Cyrus, postać zniknęła bez śladu. Tego już było dla Mendelna zbyt wiele. Zerwał się i biegiem ruszył do obozu. Z drzewa opadł wielki kształt i na czworakach wylądował przed Mendelnem i nawet w takiej pozycji sięgał uczonemu mniej więcej do ramienia. A gdy stanął, choć przygarbiony, przerastał chłopaka dwukrotnie. Stwór otworzył żabie usta, prezentując rząd zębów jak sztylety i gruby jęzor doskonale widoczny w świetle księżyca. Patrywał się w Mendelna trzema parami czarnych ślepiów, które lśniły własnym przeklętym światłem. Mięso! Wychrypiał, unosząc przednie kończyny. Pazury miał ostre i długie jak ludzka ręka. Monstrualny ogon walił w ziemię z zadowoleniem. Pójdź do mnie, mięso! Mendel nie miał najmniejszego zamiaru posłuchać, ale jego ciało wyraźnie postanowiło inaczej. Najpierw jedna noga, potem druga. Powoli, nieuchronnie Mendel zmierzał prosto w szpony bestii. Nozdrze wypełnił mu smród gnijącego już od 100 lat mięsa. Stwór czekał cierpliwie. Bez trudu mógł rozerwać człowiekowi gardło albo nawet rozpłatać brzuch. Ale najwyraźniej rozkoszował się strachem swojej ofiary. Mendel chciał krzyknąć, ale nie potrafił. Gdy potwór pochylił się nad nim, rozdziawiając paszczę ociekającą śliną, w głowie młodzieńca błysnął obraz dziwnych symboli. Były podobne do tych na starożytnych kamieniach, znalezionych przez Achilliosa. Lecz co najdziwniejsze, Mendeln, który poprzednio nie był w stanie ich nawet zrozumieć, teraz wiedział, jak je wymówić. Co też nie zwlekając uczynił, duży stwór warknął wyraźnie zmieszany. Odwrócił się od Mendelna. Popatrzył gdzieś w dal. Jeden pazur dźgnął ziemię, tuż obok znieruchomiałego chłopaka. Potwór powęszył, wyraźnie coraz bardziej zły. I dopiero wtedy Mendeln zrozumiał, że bestia jest ślepa. Pojął też, że odzyskał władzę nad ciałem. Nie zastanawiając się nad tą nagłą odmianą losu, ostrożnie postąpił krok w bok. Potwór odwrócił się, ale w niewłaściwą stronę. Mendeln wstrzymał oddech i zrobił drugi krok. Musiał przy tym wywoływać jakiś dźwięk, bo bestia błyskawicznie zwróciła się w jego stronę i machnęła potężną łapą. I choć Mendeln poruszał się jak mógł najszybciej, czubek jednego ze szponów zahaczył o rękaw tuniki. Młodzieńcem gwałtownie zakręciło i przewrócił się bezradnie na ziemię. Z jakiegoś powodu sądził, że demon nie powinien nic usłyszeć. Choć czuł, nie potrafił powiedzieć dlaczego, że ślepocie winna towarzyszyć głuchota. Stwór sięgnął w jego stronę. Rozległ się krzyk i świst strzały. Mendeln usłyszał głuche uderzenie i wściekłe warczenie swojego prześladowcy. Czuł, że bestia odwróciła się od niego. — Ruszaj, Mendelnie! — wrzasnął Achillios. — Ruszaj! — posłuchał natychmiast. — Oczy! — krzyknął w odpowiedzi. — Chwilowo jest ślepy, ale celuj w oczy! Zapewne nie musiał podpowiadać niczego tak doskonałemu myśliwemu, ale Achillios uratował Mendelnowi życie i chłopak chciał się odwdzięczyć choć w taki sposób. Nagła ślepota potwora stanowiła ich jedyną przewagę, o ile w ogóle jakąkolwiek mieli. — Więcej mięsa! — zadwił z nich potwór. — Gdzie jesteście? Achillios wypuścił kolejną strzałę, jednak jego cel, choć ślepy, zdołał ją wyczuć i w porę się uchylił. Grot ześliznął się po łuskowatej skórze, nie czyniąc potworowi żadnej krzywdy. Lecz Mendeln zauważył pierwszą brzechwę pod pachą bestii, gdzie skóra musiała być cieńsza. Achillios miał niezwykłe szczęście, że trafił. Ciało potwora było naprawdę dobrze chronione. Gdy łucznik wypuścił kolejną strzałę, stwór skoczył w jego kierunku.
Pojawiwszy się niby znikąd, Serentia ruszyła do ataku, ściskając oburącz płonącą gałąź z ogniska. Gdyby stwór widział, z pewnością by ją zabił, ale oślepiony nie zdołał jej powstrzymać i dziewczyna wraziła płonące drewno prosto we wrażliwe ślepia. Wycie, jakie rozdarło powietrze, zmroziło Mendelna. W powietrzu rozszedł się smród, tym razem spalonego ciała. Ranny potwór dziko zamachał ramionami. Serentia nie była w stanie uskoczyć. Szpony cięły ją po plecach. Upadła i znieruchomiała. Seri! Achilios, niczym opętany, począł strzelać. Tym razem zdołał trafić w oko. Stwór zawył ponownie i wyrwał pocisk z oczodołu. Gdy bestia znów zwróciła się do myśliwego, Mendeln zrozumiał, że wzrok jej wrócił, a tym samym groziło im niebezpieczeństwo, którego tylko on był świadom. — Nie patrz mu w oczy! — krzyknął desperacko do łucznika. — Bo cię do siebie przyciągnie! Ale ostrzeżenie przyszło zbyt późno. Achilios zesztywniał i wypuścił łuk. Ramiona zwisły mu bezwładnie i łucznik znieruchomiał przed zbliżającą się potwornością. Stwór zaśmiał się ohydnym, chrapliwym śmiechem i sięgnął po bezradny kąsek. Ale szpony znieruchomiały tuż przed Achilliosem. Niezdolne dotknąć ofiary, nagle ziemia pod stopami potwora stała się płynna. Monstrum próbowało się wyrywać, ale tylko grzęzło głębiej. Bestia rozejrzała się najwyraźniej, szukając przyczyny tego zjawiska, ale niczego nie znalazła. Co? Zaryczała. Kto? Spojrzenie wstrętnych ślepiów skupiło się na Mendelnie, jedyny, który pozostał w zasięgu wzroku potwora. Bez zastanowienia młodzieniec potrząsnął głową, jakby chcąc wyprzeć się jakiejkolwiek odpowiedzialności, ale bestia i tak zwróciła się w jego stronę i skupiła na nich hipnotyczne spojrzenie. Wtedy płynna ziemia podniosła się wyżej, jakby nie mogła doczekać się swojej ofiary. Potwór natychmiast zapomniał o Mendelnie i próbował się wyrwać z pułapki. Bezskutecznie. Błoto podniosło się jeszcze wyżej, łakomie pochłaniając korpus monstrum. Bestia szarpnęła ziemię pazurami, ale ta niczym tężejący miód pochwyciła je natychmiast. Potwór spróbował uwolnić szpony. Używał drugiej łapy, ale i te utknęły. Chwilę później ponad ziemię wystawał tylko makabryczny łeb. Stwór wzniósł ślepia ku niebu i zaharczał. Wielki Lucjonie, uratuj lojalnego sługę! Wielki Lucjonie, uratuj! Wielki! Ziemia zamknęła się nad łbem potwora niczym głodna paszcza i pochłonęła swą ofiarę. Achilios stęknął, wzdrygnął się i opadł na kolana. Mendeln wstał ostrożnie, nie dowierzając, że potwór zniknął na zawsze. Wreszcie podszedł i przykląkł przy Serentii. Zaczął ostrożnie badać rany. Były strasznie głębokie, ale dziewczyna żyła. Jak długo, tego już Mendeln nie potrafił powiedzieć. Zajmę się nią, Mendelnie, nie martw się! Rozległ się nagle głos Uldyzjana. Farmer stanął przy drugim boku dziewczyny. Mendeln wpatrywał się w niego niemal z takim samym zaskoczeniem, jak przed chwilą w potwora. Choć noc była głęboka, Uldyzjan stał doskonale widoczny, jakby płynęło w nim światło. Pierś miał nagą, jednak nic nie robił sobie z chłodu. I ten wyraz twarzy, którego Mendeln w żaden sposób nie potrafił odczytać. Młodzieniec poczuł się nagle całkowicie nieważny. Gdy jego brat przyklęknął przy Serentii, młody uczony odsunął się, jakby niegodnym był przebywania w pobliżu. Najwyraźniej zupełnie nieświadom uczuć brata, Uldyzjan przytrzymał dłoń wnętrzem do dołu, jakiś cal nad rozerwanymi plecami Serentii i wpatrzył się w ranę dziewczyny. A Mendeln przyglądał się temu przepełniony zdumieniem i ciekawością. Potworne, szkarłatne obrażenia zaczęły się goić. Najpierw ich brzegi zamknęły się jakby zszywane niewidzialną nicią. Potem całe rozcięcia zaczęły się kurczyć gwałtownie, z długich na stopę do niewielkich blizn zaledwie. Trzeba było na to tyle czasu, ile zabrałyby trzy uderzenia łomoczącego gwałtownie serca Mendelna. Jeszcze jedno uderzenie i plecy Serentii znów były bez skazy. Cichy jęk wyrwał się jej z ust. Poruszyła się niepewnie, kiwnąwszy głową z zadowoleniem. Uldyzjan odsunął się od niej, a światło w nim poczęło przygasać. Oczywiście to Achilios znów wykazał się przytomnością umysłu, zdejmując własną koszulę i okrywając nią ramiona Serentii. Mendeln tymczasem stanął twarzą w twarz z bratem. — Co? Co ty zrobiłeś? — To, co należało. Uldyzjan popatrzył na brata, jakby ten zapytał, dlaczego zboże potrzebuje deszczu. — No ale jak?
Młodzieniec pokręcił bezradnie głową. Nie to miałem na myśli, Uldyzjanie. To, co się stało w Seram, to ty? Teraz już bardziej podobny do tego dawnego Uldyzjana, jakiego Mendel znał i kochał, farmer skinął wolno głową. Wygląda na to, że tak. I wskazał na magabryczny pomnik, który był wszystkim, co pozostało z potwora. I tego też się nie wypieram. Co to było? Nie wytrzymał Achillios, który wciąż trzymał oszołomioną Serentię. Też poniska i też ślepia. Odpowiedziała mu Lilia, która pojawiła się nagle zza plecami Uldyzjana. Tak samo nieoczekiwanie jak on wcześniej. To przecież morderca, poszukiwany w Seram, objęła farmera zaborczo. Potwór, który zgładził dwóch misjonarzy, a cóż by innego? Uldyzjan i Achillios, i Serentia od razu zgodzili się z tymi słowami. Nawet Mendeln musiał przyznać, że wszystko na to wskazuje. Gdy przypomniał sobie szpony potwora, od razu zrozumiał, dlaczego jednego z kapłanów znaleziono w tak strasznym stanie. Stwór był przebiegły, władał mową ludzką bez trudu. Zapewne obezwładnił ofiary swoim spojrzeniem, by je potem zgładzić. Poruszał się też z niesamowitą prędkością, co by wyjaśniło, w jaki sposób obu morderstw dokonano w tak krótkim czasie. A jednak Mendel nie mógł uwierzyć tak w pełni. Ściślej mówiąc, coś go niepokoiło w całej tej sprawie z potworem. No ale jak tu się znalazł? Jesteśmy dość daleko od Seram. To przecież jasne. Szedł śladem Uldyzjana. Przecież wszyscy byli przekonani, że to on jest odpowiedzialny. Gdyby ta bestia go zgładziła, nikt by nie podejrzewał nawet jej istnienia. Kolejne rozsądne wyjaśnienie, ale Mendelnowi i trudno było uwierzyć, że stwór tak daleko ścigał Uldyzjana wyłącznie z tego powodu. Nikt nie wspomniał nawet ani ludzie z Seram, ani inkwizytorzy, że tak nienaturalne stworzenie mogło być winne zbrodni. Wszyscy uważali, że mordercą jest człowiek, a wielu było przekonanych, że to Uldyzjan. Przypomniał sobie coś jeszcze. To stworzenie kogoś wzywało, wypalił. Na końcu wzywało kogoś. No a jakże? Wtrącił Achillios, pomagając wstać Serenti. Też to słyszałem. Lilia mocniej objęła Uldyzjana. To nic takiego. Ale sam Uldyzjan skinął potakująco głową. Też usłyszałem, tylko to imię mi umknęło. Mendeln skupił się, odtwarzając w pamięci niedawne wydarzenia. Wielki... Lucjon? Wielki Lucjon! Z jakiegoś powodu wymawianie tego imienia wywołało w Mendelnie nieprzyjemny dreszcz. Tak to brzmiało. Niestety, nic mu to miano nie mówiło. Tak jak i nie mówiło nikomu z pozostałych. Nawet na twarzy Lily, choć Mendeln przyglądał jej się wyjątkowo uważnie, nie pojawił się nawet cień zrozumienia. To musi być ktoś z klanów magicznych, stwierdził nagle Uldyzjan. A jego oczy zalśniły niebezpiecznie. Zamordowani byli wysłannikami katedry i świątyni. Któż inny by ich ścigał? Właśnie, zgodziła się natychmiast Lilia. Mendelnowi zdało się, że dziewczyna jest nadzwyczaj zadowolona z błyskawicznych wniosków jego brata. Klany magów. To z pewnością oni. Zgadzasz się z nami, Mendelnie? Posłała mu uśmiech, dotąd zarezerwowany wyłącznie dla starszego z braci. Mendeln się zarumienił. Klany magów, odpowiedział pospiesznie, kiwając przy tym głową. Oczywiście. A jednak w duchu zastanawiał się, dlaczego którykolwiek z klanów, tak desperacko walczący z pozostałymi, marnowałby czas na ściganie dwóch nic nieznaczących misjonarzy w zabitej dechami wsi. Tylko że wszyscy pozostali wyglądali na usatysfakcjonowanych tym wyjaśnieniem, a Uldyzjan spoglądał na nich z ojcowskim uśmiechem. Możemy później się nad tym zastanawiać. Wydarzenia ostatnich chwil dowodzą, że podjąłem słuszną decyzję. Mendelna ogarnęły złe przeczucia. Decyzję? Seram należy już do przeszłości, ale nie do mojej teraźniejszości, ani do mojej przyszłości. Gdy farmer mówił, Lilia stanęła u jego boku i objęła go delikatnie w pasie. Nie prosiłem o to, ale coś dało mi ten dar. Dar? To, co się wydarzyło, nazywasz darem? Cicho, Mendelnie. Młody uczony ze zdumieniem spojrzał na Serentię, bo to ona go uciszyła. Ze wszystkich ludzi ona właśnie miała największe prawo określić to, co się wydarzyło tragedią, nie darem. A jednak w jej tonie słychać było zachwyt i podziw. Podziw dla Uldyzjana. Mendeln spojrzał na Achilliosa, ale łucznik ani myślał krytykować uczuć kobiety, którą kochał. Zachował nieprzenikniony wyraz twarzy. Dar. Tak.
powtórzył Uldyzjan, jakby uważał, że Mendeln jest mokosem, do którego trzeba zwracać się prostymi słowy. Każdym z nas uśmiechnął się. Wróćmy do obozu, a wszystko wyjaśnię. A jak tylko zjemy, musimy odpocząć. W końcu podróż do Kedżanu zajmie nam kilka dni w siodle. Kedżan? Mendeln aż zachłysnął się. Tak bardzo nie spodziewał się usłyszeć tej nazwy miasta. Zmierzali do Kedżanu. A co z morzem? Kedżan, powtórzył Uldyzjan, patrząc na Lilię. Jesteśmy na najlepszej drodze, by zmienić świat. Gdy Uldyzjan i szlachcianka zatopili w sobie spojrzenia, Mendeln zdumiony i przerażony wpatrywał się w Achilliosa i Serentię. Świat? Czy na pewno dobrze usłyszał? Szukał u tamtych dwojga zrozumienia, może nawet poparcia. Ale ku jego przerażeniu Serentia wydawała się rozdarta między zazdrością o Lilię a uwielbieniem dla nowego Uldyzjana. A Achillios nie odrywał od niej pełnych tęsknoty oczu. Chyba tylko do Mendelna dotarła w pełni ważkość tej chwili. Nikt poza nim nie rozumiał najwyraźniej, że jego brat zmierza wprost ku własnej zagładzie i prawdopodobnie ciągnie ich za sobą. Malik ze złością zatrzasnął wysadzane klejnotami puzderko, które otrzymał od pierwszego. Zielony, okrągły klejnot umieszczony w jednym z czterech specjalnych zagłębień właśnie się skruszył i zmienił w popiół, co niewątpliwie oznaczało, że stał się bezużyteczny dla arcykapłana. Przywołany łowca przestał istnieć. Ale gniew Malika mieszał się z rosnącym zainteresowaniem. Arcykapłan został wysłany przez swego pana do zbadania emanacji, które ten czuł, do zbadania i ustalenia, czy pochodzą od tej samej osoby, którą w takim wypadku należałoby sprowadzić do świątyni celem dalszych badań i nawrócenia. Przynajmniej teraz Malik zyskał pewność, że jego pościg nie jest szukaniem wiatru w polu. Wciąż marszcząc gniewnie brew, sunął puzderko do sakwy przy pasie i powrócił do konia. Zakapturzony strażnik pokoju podał Malikowi wodze i cofnął się do swego wierzchowca. Za nim czekał oddział dobrze uzbrojonych obrońców wiary, gotowych udać się tam, gdzie nakaże im dowódca i konieczność. Oczywiście nie znali całej prawdy o świątyni Trójcy, ale podobnie jak Malik, wiedzieli dość, by zrozumieć, że porażka byłaby niewybaczalna. Malik obrzucił ich uważnym spojrzeniem, szukając oznak słabości czy wahania. Ciemność nie miała nań żadnego wpływu. Malik widział ścieżkę przed sobą równie dokładnie co słoneczny dzień. To był dar od pierwszego. Wkrótce, pomyślał. Już wkrótce. Nie znajdowali się daleko od celu. Rumaki, które podarował im pan, były najszybsze na świecie. Wyglądały jak czarne ogiery, ale to tylko iluzja dla zmylenia maluczkich. Żadne śmiertelne zwierzę nie pokonałoby podobnych odległości w tak krótkim czasie. Naprzód! Rozkazał Malik, poganiając swego rumaka. Nagroda znajdowała się blisko. Demon mógł zawieść, ale arcykapłan nie. Malik nie został prawą ręką pierwszego bez wysiłku. Jego dłonie plamiła krew przenośni i dosłownie. Odniesie sukces. Słowo się rzekło. Nie było innego wyjścia. Dziękuję wszystkim za słuchanie i raz jeszcze bardzo mocno, bardzo, bardzo proszę, zostawcie tego suba, jakiś ślad po sobie, żeby inni ludzie też mogli sobie posłuchać tego audiobooka. Dzięki dla Was, Wojtas. Yo, i zapraszam na kolejną sobotę.